Wszystkie żywe stworzenia od bakterii i pierwotniaków aż po złożone organizmy takie jak ludzie łączy jedno. Wszystkie zbudowane są z białek. Mała zmiana w strukturze białka może wpłynąć na funkcje, jakie wykonuje i tym samym na cały organizm. Do tej pory analiza każdej z tych złożonych struktur wymagała lat pracy. Teraz jednak badacze mogą liczyć na pomoc sztucznej inteligencji, której udało się określić budowę i funkcję ponad 200 milionów białek. Poznajcie AlphaFold, technologię przyszłości, która zmieni nasz świat na lepsze. Czołówka. Jeśli pamiętacie jeszcze lekcje biologii, to z pewnością wiecie, jak złożony jest schemat budowy białek, które tworzą świat żywych organizmów. Należąca do Google od 2014 roku firma DeepMind stworzyła sztuczną inteligencję, której zadaniem było przewidzenie budowy 3D wszystkich znanych nauce białek na podstawie jedynie sekwencji aminokwasów. Dokładność tych przewidywań jest porównywalna z eksperymentalną, a badacze już widzą w tym projekcie ogromną nadzieję na rozwiązanie wielu globalnych problemów. W 2021 roku twórcy AlphaFold udostępnili pełną bazę danych systemu, dzięki czemu naukowcy z całego świata mają dostęp do wiedzy o każdym istniejącym białku. Ten rewolucyjny krok pozwoli na odkrycie na skalę świata. Być może uda się w końcu zwalczyć problem malarii, stworzyć nowe leki na nieuleczalne dotąd choroby, czy poradzić sobie z wciąż powiększającym się oceanem plastiku, tworząc bakterię, która będzie zdolna go rozkładać. W ciągu ostatniego roku baza danych powiększyła się aż 200-krotnie od około miliona skatalogowanych białek do ponad 200 milionów. Zawiera niemal wszystkie struktury białek zwierząt, roślin, bakterii, grzybów i wielu innych. Jak podkreślają autorzy projektu, skorzystało z niej już ponad 500 000 badaczy z ponad 190 krajów, którzy nieustannie pracują nad osiągnięciem celów takich jak bezpieczeństwo żywności, walka z rzadkimi chorobami genetycznymi czy zrównoważony rozwój. Dzięki AlphaFold już udało się rozszyfrować strukturę niezwykle złożonych porów jądrowych, czyli mikroskopijnych otworów pozwalających komórkom na wchłanianie i wydalanie cząsteczek z jądra do cytoplazmy lub w przeciwnym kierunku. Ten skomplikowany proces od ponad 50 lat stanowił zagadkę dla biologów, którzy teraz z pomocą bazy AlphaFold są w stanie określić, jakie białka odpowiadają za konkretne funkcje. To osiągnięcie cieszy twórców programu z kilku powodów. Ta sztuczna inteligencja była najbardziej skomplikowanym systemem, jaki kiedykolwiek zbudowali. Do tego jego wpływ na współczesną naukę ma ogromne znaczenie dla rozwoju biologii. Udowadniając, że sztuczna inteligencja potrafi wygenerować strukturę białka z niewiarygodną wręcz dokładnością w ciągu kilku minut, AlphaFold rozpoczęła nową erę cyfrowej nauki. Wśród milionów białek w bazie znajduje się m.in. białko bakterii zdolnej do wytwarzania lodu w komórkach roślinnych, powodując ich śmierć przez zamrożenie. Białko regulujące proces degradacji mRNA, a nawet kandydat na składnik szczepionki przeciw malarii. Większość produkowanych obecnie leków opiera się na wykorzystaniu informacji strukturalnych białek. Może brzmieć to banalnie, ale astronomiczna ilość potencjalnych konfiguracji aminokwasów z pewnością przyprawiła o ból głowy niejednego biologa. Dlatego właśnie baza AlphaFold jest tak cenna dla badaczy, którzy teraz będą mogli po prostu skorzystać z niej jak z wyszukiwarki, by znaleźć interesujące ich białko o konkretnej budowie i funkcji. Połączenie dowodów eksperymentalnych i danych z bazy pozwoliło naukowcom z Oxfordu na określenie konkretnej cząsteczki białka biorącej udział w przenoszeniu się pasożyta malarii, dzięki czemu będzie można stworzyć ulepszone szczepionki indukujące najsilniejsze przeciwciała. Inny zespół badaczy wciąż szuka naturalnych enzymów, które będzie można wykorzystać do recyklingu tworzyw sztucznych, takich jak plastik, który zalega w oceanach. Do tej pory takie poszukiwania zajmowały całe lata i wykorzystywały techniki takie jak krystalografia rentgenowska czy mikroskopia krioelektronowa. Dzięki nim udało się opracować struktury i funkcje zaledwie 170 tysięcy białek. To maleńki ułamek tego, co już osiągnęła AlphaFold. Być może słyszeliście o poprzednich osiągnięciach zespołu DeepMind. Wcześniej stworzyli już zaawansowane algorytmy takie jak AlphaGo czy AlphaStar, które pokonały mistrzów chińskiej gry Go i StarCraft 2. Jednak najnowszy projekt to przy tym zupełnie nowy poziom. Twórcy AlphaFold za główny cel postawili sobie skatalogowanie tych białek, które będą mogły pomóc jak największej liczbie ludzi. Firma DeepMind współpracuje z organizacjami z całego świata, które walczą m.in. z trądem czy z histosomatozą.
chorobami dotykającymi ponad miliard osób na świecie. Ale na tym ogromnym przedsięwzięciu skorzystają nie tylko ludzie, ale także zwierzęta takie jak pszczoły, którym od lat grozi wyginięcie ze względu na zanieczyszczenie środowiska i niszczenie siedlisk tych cennych owadów. AlphaFold znalazła białko odpowiedzialne za działanie ich układu immunologicznego. To technologia przyszłości, której możliwości już dzisiaj zadziwiają naukowców. Sztuczną inteligencję wykorzystujemy w kolejnych dziedzinach życia. Być może już niedługo sama będzie w stanie odpowiedzieć na trapiące ludzkość pytania, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy. Na razie skupia się na tym, z czego jesteśmy zbudowani, ale to już coś. Międzynarodowe koncerny farmaceutyczne już wykorzystują system do produkcji nowych, skuteczniejszych leków z prędkością i dokładnością, o jakiej badacze mogli wcześniej tylko pomarzyć. Jeden z najnowszych systemów sztucznej inteligencji został zaprojektowany tak, aby przewidywać przestępstwa na podstawie lokalizacji i częstotliwości występowania naruszeń prawa z tygodniowym wyprzedzeniem i 90% skutecznością. O tym informowaliśmy w jednym z poprzednich Astroshortów. Moi drodzy, małe ogłoszenie z pięknych okoliczności przyrody, a mianowicie w ten poniedziałek, w najbliższy poniedziałek, więc jeśli oglądacie to później, to już nieaktualne, ale w poniedziałek 29 sierpnia startuje rakieta SLS. Artemis 1, bo tak nazywa się ta misja, będzie testowała lot dookoła Księżyca. Lot kapsuły Orion, w której już za parę lat w stronę Księżyca polecą astronauci i odbędą misję podobną do tej, jaką odbywali lunonauci biorący udział w programie Apollo. Z tym, że będzie to misja oczywiście dużo bardziej zaawansowana, misja, która ma doprowadzić do tego, że zostaniemy na powierzchni Księżyca na dłużej. Stworzymy tam bazy, stworzymy tam punkty, w których naukowcy będą mogli prowadzić swoje badania. Więc tym różnić się to będzie między innymi właśnie od tego, co działo się w latach 60. i 70. w ramach programu Apollo. Naszego live'a zaczynamy o 13.30 i będzie miał on miejsce oczywiście na głównym kanale Astrofazy, więc szukajcie już teraz linka do transmisji. O 13.30 startujemy, natomiast start samej rakiety z kapsułą Orion odbędzie się najprawdopodobniej o 14.33, taki jest pierwotny plan. Miejmy nadzieję, że warunki pogodowe pozwolą, że nie będzie żadnych tutaj opóźnień i będziemy mogli razem obejrzeć właśnie ten start. A wcześniej oczywiście opowiem trochę o samej rakiecie, o programie Artemis. Będą też goście, więc już teraz bardzo serdecznie Was zapraszam. 13.30, kanał Astrofazy, Astrolife, Artemis 1, start. No, można powiedzieć historyczny, chociaż już byliśmy na Księżycu, robiliśmy dość podobne rzeczy jako ludzkość, to tym razem lecimy tam sensowniej, mam wrażenie. Ale o tym w poniedziałek. Do zobaczenia. Tymczasem miejcie się na baczności, moi drodzy, i subskrybujcie. A dlaczego? A dlatego, że jeżeli zasubskrybujesz ten kanał, to nie ominą Cię produkcje, które dla Was tworzymy. Także widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.